Co roku sprzątamy tutaj wokół synagogi z tego powodu, że przez cały rok zawsze się nagromadzi dużo śmieci, które są tutaj prawdopodobnie wrzucane przez różnych ludzi. No, ale poza tym w ogóle chodzi o to, żeby jakoś zwrócić uwagę na to, że remontujemy synagogę i staramy się wokół tego coś robić. Udało nam się już przez ostatnie 2 lata pozyskać prawie 500 000 złotych na remont dachu. I tak naprawdę głównie to chcemy pokazać, co udało nam się dotychczas zrobić. Może to nie są jakieś sprawy, które są bardzo spektakularne, natomiast udało nam się tak na tyle wyremontować więźbę dachową, że nie grozi ona już katastrofą budowlaną. Teraz będziemy starali się w tym roku pokryć to wszystko dachówką, którą mamy już zakupioną. No, trzeba jeszcze paru miesięcy, żeby udało się ten, no i trochę pieniędzy, żeby się udało dach w zasadzie całkowicie wykonać i wykończyć. Mam nadzieję również zwrócić uwagę tutaj okolicznych mieszkańców, że ktoś się jednak tym zajmuje i zresztą tak jak widać stoją rusztowania i w zasadzie czekamy tylko na podpisanie umów dotacyjnych i ruszamy znowu po przerwie zimowej do pracy. Między 6 a 7. Jesteśmy w fazie rozmów bardzo już zaawansowanych z międzynarodowymi organizacjami, które zajmują się pomocą w takich sprawach. Mam nadzieję, że za miesiąc udamy się do Londynu, żeby tam już na miejscu prowadzić dalsze rozmowy, już bardziej szczegółowe. No jest duża szansa, że może w przyszłym roku na wiosnę uda nam się pozyskać bardzo duże środki już spoza Polski. Wrażenia wspaniałe, zamykając oczy można sobie wyobrazić, jak to wyglądało kiedyś, ale też trzeba sobie pomarzyć i te marzenia zrealizować, że będzie to jeszcze tak samo wyglądało jak przed kilkudziesięcioma czy ponad 100 laty, kiedy to było budowane. Znaczy wojewoda bezpośrednio oczywiście nie ma takich możliwości, mogę wspierać działania fundacji skierowane do ministra, ale fundacja to oczywiście działa tu na miejscu, tu w Bydgoszczy, na terenie naszego województwa. Samorządy mają taką możliwość, aby uzyskać, istnieje możliwość pozyskania środków od konserwatora zabytków. Wiem, że fundacja stosowny wniosek złożyła i mam nadzieję, że zostanie on uznany i zaakceptowany, bo jest to obiekt jedyny w swoim rodzaju i takie obiekty trzeba szczególnie pielęgnować i o takie obiekty dbać.